przyrodzie istnieją gatunki, które mają zdolność do rozmnażania się bez udziału samca. Jest to nawet dość powszechne zjawisko w przypadku wielu roślin i owadów. Mchy, rozwielitki, pewne gatunki pszczół, a nawet niektóre skorpiony mogą rozmnażać się same, tworząc własne maleńkie klony. Na tym lista się nie kończy. W ostatnich latach naukowcy odkryli jeszcze więcej gatunków z tą samą supermocą, która nazywana jest partenogenezą. Niektóre ptaki, jaszczurki, rekiny, płaszczki, a nawet węże. Oto jak to działa. Zazwyczaj samica i samiec dostarczają swój materiał genetyczny do produkcji potomstwa. W przypadku partenogenezy komórki żeńskie replikują się, oddzielają i reorganizują, wypełniając geny, które normalnie powinny być wypełnione przez samca. W ten sposób powstają klony, które później przychodzą na świat. Większość klonów to również samice. Dzieje się tak, ponieważ żeński organizm ma dwa chromosomy, podczas gdy męski ma X i Y. Bez samca nie ma chromosomu Y, więc potomstwo jest płci żeńskiej. Istnieją jednak wyjątki. Rzadko, ale zdarzają się maluchy, które nie mają drugiego chromosomu X i w przyszłości będą płodnymi samcami, które będą miały tylko żeńskie potomstwo. Fascynujące. Do tej pory ten proces reprodukcyjny zaobserwowano tylko u 80 gatunków, z czego połowa to ryby i jaszczurki. Jednak każdy dzień przynosi nowe odkrycia. W czerwcu 2023 roku pracownicy zoo w Kostaryce przeżyli prawdziwy szok. Pierwsza w historii samica krokodyla zaszła w ciążę bez udziału samca. Przynajmniej pierwsza, o której wiemy. I zanim zaczniecie szukać możliwych sposobów, na jakie pan krokodyl mógłby zakraść się do samicy, uwierzcie mi, nie było takiej możliwości. Samica została przywieziona do zoo, gdy była mała, a następnie przez 16 lat była izolowana od samców. Mimo to złożyła 14 jaj, z których 7 w jakiś sposób okazało się zapłodnionych. Zadziwieni tym faktem naukowcy przeprowadzili kilka testów i potwierdzili, że materiał genetyczny przyszłych krokodylków należał wyłącznie do ich matki, więc rzeczywiście nie miały ojca. Potwierdziło to podejrzenia, że samica krokodyla zdołała sama wyprodukować zapłodnione jaja. Niestety żadne z 7 nie wykluło się. Nie jest to zaskakujące. Rozmnażanie bez partnera z pewnością brzmi ekscytująco, ale brak różnorodności genetycznej często nie pozwala organizmowi rozwijać się w zdrowy sposób. Długotrwałe badania nad innymi gatunkami wykazały, że potomstwo powstałe w wyniku partenogenezy dość często rodzi się martwe, umiera wkrótce po urodzeniu lub jest bardzo zdeformowane. Różnorodność genetyczna jest ważna, ponieważ czyni organizm bardziej odpornym na zmiany w środowisku i zwiększa jego zdolność do adaptacji. Dodatkowo ogranicza ryzyko spotkania się dwóch osobników z tą samą szkodliwą mutacją i spłodzenie przez nie potomstwa. Gdy rozmnażają się dwa osobniki z tymi samymi mutacjami, ich potomstwo może zapaść na zdrowiu, gdy zmutowane geny się połączą. Nawet jeśli negatywne skutki nie są natychmiastowe, kontynuowanie chowu wsobnego prowadzi do skumulowania mutacji, zagrażając całemu gatunkowi. Właśnie dlatego należy tego unikać. Ludzie nie zawierają małżeństw w obrębie własnej rodziny, ponieważ mają wiele wspólnych genów i potencjalnie szkodliwych mutacji. Gatunki o małych populacjach są szczególnie narażone na chów wsobny ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych partnerów. Człowiek również boryka się z tym problemem. Na przykład populacja Islandii wynosi mniej niż 400 tysięcy osób, czyli 10 razy mniej niż populacja Los Angeles i tyle samo co liczba mieszkańców Cleveland w stanie Ohio. Wyobraźcie sobie, że w całym USA jest tylko tyle ludzi co w Cleveland. Islandia jest również wyspą, więc nie jest tak, że można po prostu wyskoczyć samochodem za granicę. Nie ma tam zbyt wielu ludzi. W dodatku wiele osób mieszka w tym kraju, a nawet w tym samym mieście lub wiosce przez całe życie, pokolenie po pokoleniu. Ryzyko chowu wsobnego jest bardzo wysokie. Większość mieszkańców może być ze sobą spokrewniona choćby kilka pokoleń wstecz. I to nie jest tak, że ludzie znają wszystkich w swojej dalszej rodzinie. Często ogranicza się to do kilku pokoleń i pierwszego i drugiego stopnia pokrewieństwa. Tak więc potencjalnie Islandczycy mogą łatwo poślubić swojego trzeciego kuzyna, nawet o tym nie wiedząc. Aby temu zaradzić, Islandia ma aplikację z genealogiczną bazą danych, która pozwala sprawdzić, czy ludzie, którzy chcieliby wejść w związek, nie są ze sobą spokrewnieni.
Po wprowadzeniu danych włączy się alarm ostrzegawczy, jeśli wywodzą się z tej samej rodziny. Wróćmy jednak do partenogenezy. Najwyraźniej niektóre gatunki potrafią to robić lepiej niż inne. Jeśli mówimy o wężach, to kobry i grzechotniki nie są zbyt skuteczne w tworzeniu swoich klonów, podczas gdy boa i pytony nieźle sobie z tym radzą, często produkując zdrowe młode. Przypadek z Kostaryki stanowi pierwszy odnotowany przypadek partenogenezy u krokodyli. Odkrycie, że te gady mogą rozmnażać się w ten sposób, doprowadziło naukowców do przekonania, że mogły odziedziczyć tę zdolność po swoich dalekich przodkach, dinozaurach. Czy powinniśmy się obawiać, że ludzie zaczną się rozmnażać przy pomocy partenogenezy? Cóż, raczej jeszcze nie teraz. Islandia, podobnie jak każda inna społeczność, aktywnie stara się unikać chowu wsobnego ze względu na ryzyko i zagrożenia, jakie stwarza to dla populacji. Ssaki są naturalnie niezdolne do partenogenezy, ponieważ stworzenie potomstwa wymaga pewnych genów, które mogą pochodzić tylko od samca. Jednak, jak zawsze, naukowcy próbują oszukać naturę i stworzyć ssaka przy użyciu tylko jednego rodzica płci żeńskiej. Przeprowadzili nawet eksperymenty na myszach. Badacze wzięli żeńskie geny, które były podobne do męskich. Skorygowali je tak, aby były takie same, jak gdyby pochodziły od samca, i wszczepili kilka jajeczek do macicy myszy. Niektóre z prób nie powiodły się, a myszy, które się urodziły, przeżyły tylko przez krótki czas. Ale jedna mysz dożyła dorosłości, a nawet wydała na świat własne potomstwo. To całkiem udana próba. Ocalały klon jest oczywiście samicą. I tak będzie z każdym dzieckiem, które urodzi się w ten sposób, mając tylko genom matki. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy mamy dwa chromosomy. Albo XX, czyli żeńskie, albo XY, czyli męskie. Tylko samce mają chromosom Y, który może sprawić, że dziecko będzie płci męskiej. Tak więc, jeśli rozmnażają się jedynie samice, nie będą miały skąd wziąć chromosomu Y i będą produkować wyłącznie potomstwo płci żeńskiej. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, zanim będzie można wypróbować to na ludziach, ale cała procedura edycji genomu, znana jako technologia CRISPR, jest obiecująca w wielu dziedzinach, w tym w rolnictwie i medycynie. W rolnictwie naukowcy mogą być w stanie modyfikować uprawy, aby zwiększyć ich wartość odżywczą, odporność na choroby i zdolność adaptacji do różnych środowisk. Kto wie, może pewnego dnia będzie można uprawiać mango na Grenlandii i wypełnić uprawami powierzchnię Sahary, co byłoby bardzo przydatne dla rosnącej populacji planety. W medycynie można by to wykorzystać do terapii genowej. Możliwe byłoby korygowanie wadliwych genów i leczenie zaburzeń genetycznych, takich jak zespół Downa, nawet śmiertelnych, takich jak mukowiscydoza. Wyobraźcie sobie świat, w którym te choroby już nie istnieją. I generalnie jest mniej chorób, ponieważ genom można zmodyfikować tak, aby układ odpornościowy był silniejszy niż kiedykolwiek i mógł skuteczniej zwalczać infekcje. Teoretycznie każdy genom mógłby być w pełni korygowalny, pozwalając na eliminację mutacji i narodziny silnych i zdrowych organizmów. Otworzyłoby to również drzwi do selekcji płci, a nawet wyboru cech fizycznych, takich jak kolor włosów lub oczu. Z wielką mocą wiąże się jednak wielka odpowiedzialność. Nie możemy po prostu iść naprzód i tworzyć wszystko, co chcemy, nawet jeśli mamy taką możliwość. Może być mnóstwo niezamierzonych konsekwencji, o których naukowcy nawet nie pomyśleli. Nigdy nie jesteśmy w pełni świadomi pełnego wpływu, jaki wywieramy na środowisko i inne gatunki. To właśnie reguluje natura. Ale jeśli przejmiemy pełną kontrolę nad tym naturalnym procesem, możemy spowodować niewyobrażalne zakłócenia ekologiczne. Wyobraźmy sobie również, że ludzie zaczynają tworzyć dzieci jak w Simsach, decydując o wyglądzie i cechach osobowości. Jak będziemy w stanie przejąć nad tym kontrolę i utrzymać równowagę populacji? Co jeśli w przyszłości urodzi się znacznie więcej prawników i piłkarzy niż, powiedzmy, nauczycieli lub pracowników budowlanych? Nasz świat jest niesamowity w swojej różnorodności, a efekt losowości utrzymuje go w równowadze.